A, i nie zapomnijcie o tego, o łapkowaniu i subskrybenty w górę i walnijcie w dzwonka czy coś. To, róbcie co chcecie zresztą. Cześć. Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Brakowało nam tego przez weekend, ale proszę, teraz jest poniedziałeczek i jest Olbratowski. Znamy już dwóch najpoważniejszych kandydatów w wyborach prezydenckich. Rafał Trzaskowski, faworyt PO, i Karol Nawrocki, wybrany przez PiS. Ja chciałbym zgłosić swojego kandydata. Dużo lepszego. Kazimierz Wielki. To jest bardzo dobra kandydatura. Ma świetne CV. Pochodzi z zacnej rodziny Piastowskich. W latach 1333-1370 z sukcesami pracował na stanowisku króla Polski. Podczas swojej pracy zwracał szczególną uwagę na rozwój murowanej infrastruktury, w tym obronnej. Wybudował Akademię Krakowską w Krakowie, co było świetnym pomysłem, gdyż Akademia Krakowska, na przykład w Łodzi, sprowokowałaby liczne dyskretne chrząknięcia i marszczenia brwi. Uniknął tego. Kandydatura Kazimierza Piastowskiego, zwanego Wielkim, będzie odpowiadała żywotnym interesom zwykłych obywateli. I nie tylko. Prawica poprze go, gdyż był Polakiem, katolikiem i budował solidne kościoły. Lewica, gdyż sprowadził do Polski uchodźców z Europy, konkretnie Żydów, więc nie można go oskarżać o antysemityzm, a wprost przeciwnie, o semityzm. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe może go nie poprzeć, bo Kazimierz Piastowski znany był z tego, że w przebraniu chodził po chłopskich chatach, po wsiach, by dowiedzieć, jak się tam ludziom żyje, czego PSL jako chłopska partia miejska nie robi i nie lubi. Ta krótka charakterystyka Kazimierza Wielkiego pokazuje, że jest on najlepszym kandydatem na prezydenta. Zgadzam się z częścią malkontentów, że kandydatura ma pewną drobną wadę. Kazimierz Wielki nie żyje. Ale przecież, jak łatwo zauważyć, nie ma kandydatów idealnych. A mój prawie jest. Zatem zbierajcie podpisy. Ja rzuciłem temat, reszta zależy od was.